Dzień dobry, 9:10, zaczynamy magazyn sportowy. Agnieszka Kobus-Zawojska i Łukasz Starowiejski. Agnieszka Kobus-Zawojska, nasza dwukrotna medalistka olimpijska, oczywiście, i Łukasz Starowiejski. Jak widać, słaba pogoda za oknem, ale wszyscy dobrze wiemy, że najważniejsza jest pogoda ducha. My poniedziałek zaczynamy, myślę, że pozytywnym kopem od Patrycji Adamkiewicz, naszej taekwondzistki, świeżo upieczonej wicemistrzyni Europy. Mam ten przepiękny medal w rękach. Patrycja, w końcu ci się udało do nas dotrzeć. Ile razy cię zapraszałam? Dzień dobry przede wszystkim. Bardzo mi miło, że właśnie mogłam skorzystać z tej oferty i tutaj przybyć. Tak, no. A to wiesz, to nieczęsto takie oferty się zdarzają. Tak, parę razy już próbowałyśmy się umówić, ale niestety nigdy nie było czasu. Albo ja w wyjazdach, albo w tych wyjazdach, więc no cieszę się, że w końcu się udało. Powiedz, jak się czujesz? Dobrze. Co u ciebie? Opowiedz trochę nam o tym. No czuję się bardzo dobrze. O medalu, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Tak, tak. No bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć ten medal. Jest to jeszcze w ogóle dla mnie chyba najwyższy sukces do tej pory. Mało tego, był to mój pierwszy start po kontuzji, więc tym bardziej jest to no, coś, no, no, czego sobie po prostu nie mogłam zamarzyć. Kiedy wymarzyć. Była ta kontuzja? Generalnie ta kontuzja to było tak, nie był taki jeden moment, tylko po prostu to było przeciążeniowe bardziej i tak się tak po prostu postępowało powoli i ona najbardziej nasiliła się w lutym i od lutego musiałam trochę odpuścić treningów kopanych. W sporcie też tak jest, co za dużo, to niezdrowo. Tak. Czyli to przemęczeniowa kontuzja była, a czego? Lewego biodra, mięśnia dwugłowego, przyczepu i mięśnia grzebieniowego, więc tak naprawdę wszystko razem w tej lewej nodze. To jest też noga moja podporowa, bo na niej przeważnie stoję w czasie walki. No i niestety uniemożliwiła mi to start w innych pucharach świata, więc od lutego miałam przerwę w turniejach. Ta kontuzja to tak naprawdę to jedyny sposób tak naprawdę trochę przeczekać, tak? W sensie dać odpocząć tej nodze, czy były oczywiście, inne sposoby? Oczywiście miałam różne zabiegi rehabilitacyjne i też całą opiekę fizjoterapeuty ze sobą, ale chyba tak, właśnie najważniejszym sposobem, żeby uleczyć taką kontuzję, no po prostu jest odpoczynek i trochę odpuszczenie. A były jakieś treningi zastępcze, czy po prostu musiałaś odpoczywać tak od sportu całkowicie? No przez pierwsze 2 tygodnie miałam nic nie robić, co było dla mnie naturalne. Tak. Nie wiem, jak to zniosłaś. No właśnie, ja też ledwo to zniosłam, bo ja jednak jestem osobą, która lubi się ruszać i jest to dla mnie dziwne, że nie mogę trenować normalnie, ale oczywiście starałam się robić zastępcze treningi, robiłam to, co mogłam, no po prostu z trenerem ustaliliśmy cały plan działania, no i po prostu też musiałam przeczekać te tygodnie. Czyli z głodem pojechałaś do Manchesteru i ten głód przekułaś na medal. Tak, tak. Po prostu nie mogłam się doczekać już tego startu. Już tak odliczałam do tego. Jeszcze ostatniego dnia w ogóle mistrzostw startowałam, więc tym bardziej. No i naprawdę, no, byłam ciekawa, jak to wyjdzie. Też dawno właśnie nie walczyłam na zawodach. No i cieszę się, że tak wyszło. Napisałaś na swoim Instagramie. Nie mam jeszcze słów, żeby opisać, co właśnie czuję. Jestem wicemistrzynią Europy. Mhm. Patrycja, czy już pozbierałaś te słowa? No minął tydzień, jakby nie patrzeć. Jak patrzę, jaka jesteś uśmiechnięta, to mam wrażenie, że już się zaprzyjaźniłaś z tym wynikiem. Tak, tak, może tak powiedzieć, aczkolwiek dalej to do mnie nie dociera, bo tak naprawdę w tym tygodniu wierzę na kolejny turniej, więc też nie miałam jakby czasu odpocząć i się oswoić z tym wynikiem. Co to będzie za turniej? Turniej rangi Grand Prix. Więc dosyć prestiżowy też turniej. Nam jest zapraszane pierwsze... Już masz medal w tych turniejów. Jeden medal mam, tak. A to jest właśnie... Brązowy. Tak, zgadza się, z Londynu, 2017. I to też jest pierwszy turniej organizowany od ponad 2 lat, bo była ta przerwa przez pandemię, więc tym bardziej no jestem ciekawa, jak to wyjdzie i to też na nowych zasadach już będzie, więc wszystko nowe, że tak powiem. No właśnie, mam wrażenie, że dla wielu ludzi, myślę, że dla naszych słuchaczy też, taekwondo to trochę taka egzotyczna dyscyplina. Czy mogłabyś trochę przybliżyć tą dyscyplinę? Możemy zacząć od nazwy? Taekwondo olimpijskie. Bo to nie jest przypadkowo taekwondo nazwa. Tak, tak, tak. Ona właśnie się dzieli na 3 człony. Jest stopa, pięść i do, czyli droga. I to właśnie tworzy słowo taekwondo. Ona wywodzi się z Korei Południowej. Tam to też jest sport narodowy, więc jak tam ktoś pojedzie i spyta się właśnie, co to jest taekwondo, no to wszyscy wiedzą, też prawie wszyscy trenują,
Więc to po prostu... Byłaś w Korei? Tak, byłam. Mieliśmy Mistrzostwa Świata w 2017. I jak wrażenia? Widać tą różnicę? Tak. Zainteresowania dyscypliną i wszystkim? Widać, bo na samych, na samych trybunach, na sali naprawdę bardzo dużo osób, dużo kibiców z transparentami i też tam tak naprawdę każdy w kategorii Koreańczyk bardzo wysoko właśnie osiągał miejsca i jak tam jest tak powiedziane, że jak komuś się nie uda zrobić medalu na Mistrzostwach Świata, no to jest słaby. To jest trochę jak w tenisie stołowym i Chińczykami, jak rozumiem. A u nas jak jedzie się na Mistrzostwa Świata, to jest dobry. Tak, tak, więc no Koreańczycy też mają inny styl walki i widać tą różnicę między... Chciałabyś tam trenować? Tak, myślę, że to bardzo dużo by mi dało i pomogło rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności. Jak tam pojechaliśmy, no to tam z 2 tygodnie spędziliśmy, więc też mieliśmy możliwość potrenowania z innymi zawodnikami, z Korei między innymi, więc jeśli bym miała taką możliwość, no to chętnie bym skorzystała. Pokonana na Mistrzostwach Europy, dwukrotna mistrzyni olimpijska w półfinale. Jak się walczy z osobą tak utytułowaną? Czy jest to większa presja, czy jednak trochę ta presja schodzi, bo nie wstyd przegrać z mistrzynią z jednej strony? A jakby nie patrzeć, był to nasz już 4. pojedynek. No i niestety wszystkie 3 poprzednie przegrałam. Czyli została złamana. Tak, tak. I mało tego, no zawody były w Wielkiej Brytanii, a ona jest w Wielkiej Brytanii i ten... Myślę, że to ona miała większą presję, żeby właśnie pokazać też przed swoją publicznością. No jakby nie patrzeć, ona 3-krotna mistrzyni Europy i właśnie ja przerwałam jej tą pasę. No w trakcie walki tam różnica punktowa była dosyć duża i tak troszeczkę, no nie chcę powiedzieć, że zwątpiłam w swoje umiejętności, ale no stwierdziłam... No co mi szkodzi spróbować jeszcze bardziej? Więc jak te punkty zaczęłam nadrabiać i zbliżyłam się do niej, potem nagle zaczęłam prowadzić, no to uwierzyłam, że jestem w stanie z nią wygrać. I po prostu stwierdziłam... I zrobiłam to. Tak, wszystko albo nic, ostatnia runda, więc to... Udało się. Gratulacje, nie udało się, zrobiłaś tak, zrobiłam to. Tak, tak. Nie dokładnie. Lubimy słowa jako sportowcy, udało się. Dokładnie, moja pani psycholog też zawsze mi mówi, że mam nie mówić, że się udało, tylko że to zrobiłam, więc tak, zrobiłam to. Powiedzmy trochę o tym taekwondo jeszcze, to znaczy, bo myślę, że w Korei Południowej to wszyscy wiedzą, na czym to polega, natomiast w Polsce podejrzewam, że wiele osób trochę myli na przykład z karate, czy z innymi sportami walki, na czym polega ta różnica? Tak, właśnie jak ktoś się pyta, co trenuję, mówię, że taekwondo, to ktoś mówi, a to takie karate, albo coś tego stylu. Znaczy nie chcę tego porównywać do karate, no ale taekwondo to też sztuka walki, w której używamy głównie nóg. Kopiemy swojego przeciwnika w brzuch albo w głowę i no tym sposobem zdobywamy punkty. Cały system jest elektroniczny. Robisz taki szpagat stojąc trochę. Tak. Tak, bo na głowę jak trafimy, no to dostajemy więcej punktów, więc wiadomo, niektórzy zawodnicy są właśnie wyżsi powiedz, od nas. Wytłumacz nam trochę te punkty. Mhm. Mamy cały system elektroniczny, więc tak naprawdę sędzia pola walki przyznaje tylko kary albo przerywa i rozpoczyna całą akcję, a punkty zalicza system elektroniczny. Mamy takie ochraniacze na brzuch, co się nazywają hogo, na głowie mamy kaski, a na stopach mamy takie stópki elektroniczne, które mają czujniki i też jakby wszystko jest elektroniczne, jest podłączone i system, jeśli kopniemy z odpowiednią siłą, bo do każdej kategorii wagowej jest przypisana siła, jak kopniemy właśnie z minimalną tą siłą, no to wchodzą punkty. Za brzuch mamy 2 punkty, za głowę mamy 3 punkty. Wiadomo, jak jest technika obrotowa, no to jest dodatkowo 1 punkt za brzuch i dodatkowo punkt za głowę. Więc tak naprawdę... Nie, teraz jest jeszcze więcej, dodatkowe 2 punkty za brzuch. Tak, to te zasady się cały czas zmieniają. No i jak ten jedny kibic ma się zorientować? Nie jest mi wstyd, że tego nie wiem, jak widzę, że ty się czasem mylisz. Tak, tak, bo naprawdę te zasady są co chwilę zmieniane. Teraz właśnie ten turniej, na który jadę w Rzymie, będzie pierwszym turniejem jeszcze w ogóle na nowych zasadach. I zawsze było do tej pory, że no, cała walka trwała 3 rundy po 2 minuty i wygrywał zawodnik, który po prostu zdobył więcej punktów no, z końcem czasu. A teraz jest tak, że trzeba wygrać 2 rundy z 3. Więc jak wygram pierwsze 2 rundy, no to już jest koniec wakacje walki. W trzeciej. Tak, znaczy nie, już jest koniec walki, aha, już nie koniec. Ma trzeciej. No i po każdej rundzie zerują się punkty, więc to naprawdę to będzie coś nowego, coś innego, więc myślę... Ale mam wrażenie, że jesteś podekscytowana.
No jestem, bo to tak też czasami jak w trzeciej rundzie już jest przewaga duża, straszna, no to wiadomo, no to już jest jednostronna walka, a teraz jak wszystko się będzie od nowa zerowało, no to każdy ma szansę jakby wyrównać. Ja chciałbym wrócić do tego, do tej twojej zbroi, bo jak przeczytałem sobie tak, kask na głowę, ochraniacz na brzuch, ochraniacze na ręce, na nogi, nie wiem czy czegoś, a jeszcze oczywiście na pas, czy jesteście właściwie, ubieracie się w taką zbroję? Prawie pełną. Tak, jeszcze mamy się na piszczele, na przedramiona, na krocze, nawet szczęki też mamy. Więc dosłownie mamy na wszystko ochraniacze. No i to jest dobre, bo my tak naprawdę nie mamy limitu, jeśli chodzi o siłę kopnięć, więc te kopnięcia są bardzo mocne, silne, czasami też są nokauty, więc dobrze tak się też... Mimo tej całej zbroi. Tak, tak, dobrze właśnie być ubezpieczonym, aczkolwiek bardzo dużo siniaków zawsze mamy po zawodach, złamania też się zdarzają, ja też miałam kiedyś taki przypadek. Co jest najważniejsze w taekwondo? Droga. Myślę, że wiara w siebie, swoje umiejętności. A tak pod względem fizycznym? Fizycznym. Wszystko. O. Tak naprawdę taekwondo jest taką sklejką wszystkiego. I szybkości, i rozciągnięcia, i wytrzymałości, i siły. No, wszystkiego. Ciężko się trenuje, jak te wszystkie cechy motoryczne trzeba poprawić. Właśnie u nas bardzo ważne jest to rozwinięcie wszystkiego i każdy trening tak naprawdę wygląda inaczej, bo na przykład dzisiaj skupiamy się na szybkości, na czasie reakcji, jutro na sile i mamy treningi na siłowni, później mamy taktykę i też swoim współćwiczącym, bo tak naprawdę samemu ciężko się trenuje tego, no potrzebujemy tego partnera, który nam też podtrzyma jakąś tarczę, albo powie właśnie, tu kopnij tak, tu tak, to, albo po prostu, żeby w niego pokopać, no tak samemu to ciężko taki trening zrobić. A propos, przeczytałem, że między innymi sparring partner imituje ruchy i techniki potencjalnej przeciwniczki. Tak. Wydaje mi się to niesamowicie trudne. Jak no, to zrobić, żeby wszystkie style w jednym? Trudne dla naszego sparring partnera, aczkolwiek teraz każdego zawodnika można znaleźć walki w internecie bez problemu, więc siadamy z trenerem, analizujemy to, co ten przeciwnik nasz robi, jak traci punkty, albo jak no, po prostu radzić sobie na jego sposób. No i nasz sparring partner no, ustawia się tak typowo jak on, albo no, robi to, co on robi w czasie walki i my szukamy różnych rozwiązań na to i to jest chyba najlepszy sposób, żeby przygotować się na danego zawodnika, aczkolwiek każdy zawodnik walczy inaczej, więc tak na każdego no, to też potrzeba dużo czasu. Patrycja, trzymam ten piękny srebrny medal. Przegrałaś złoto z Turczynką, ale i tak to sama wspomniałaś, jest największy sukces. Ale ja też wyczytałam, że ty powiedziałaś, że jest niedosyt. To nie był to turniej na 100%? Czegoś tam zabrakło? Ja dałam z siebie wszystko na 100%, tak jak do każdej walki. No nie możesz mieć niedosytu, bo no nie jednak... Nie mogę, ale... Wiadomo, złoty medal to złoty medal. Ale to dobrze, bo ta droga wiedzie wiesz gdzie. A tak to by się musiała skończyć, a tak to masz przynajmniej dłuższą drogę. Tak, tak, mam jakby cel na kolejne Mistrzostwa Europy jeszcze bardziej no, pobić, bo ostatnio zdobyłam brąz, to teraz srebrę, no to fajnie by było jeszcze zdobyć złoto. Tak, no i wiadomo, ta różnica punktów to 10-15 się skończyła, ta walka z Turczynką, więc też nie było dużej różnicy. Dlatego niedosyt... Tak. Pozostaje. Tak. Mistrzostwa świata przed tobą za chwilę, znaczy w tym roku i Igrzyska Olimpijskie w następnym. To jest teraz ta twoja droga? Tak, teraz moją drogą są Mistrzostwa Świata, które będą w listopadzie, więc to już niedługo tak naprawdę. W Meksyku. Tak, w Meksyku. Więc naprawdę bardzo fajne miejsce. Tak, wiem. Z Mistrzostw Świata medalu nie mam. Tak naprawdę bardzo długo już nikt z Polski nie zdobył medalu na Mistrzostwach Świata, więc... No fajnie by było właśnie też być tą pierwszą od takiego czasu. No nie ukrywam, jest to też moje jedno z marzeń. I no również bardzo dużo punktów do rankingu można zdobyć tym medalem, więc... A teraz po tych Mistrzostwach Europy masz jakąś przerwę, czy już trwa to przygotowanie do tych Mistrzostw Świata? Jak to u was wygląda? No w tym tygodniu będę miała właśnie jeszcze turniej. No właśnie. Grand Prix. Nie ma przerwy. Nie ma przerwy. No właśnie po tym turnieju mam mieć... przerwę, aczkolwiek
No nie cały miesiąc, może 2 tygodnie, 3, coś no takiego. No to dobrze, to odpoczniesz. Tak, coś jest. Naładujesz bateryjki. A w lipcu zaczynamy przygotowanie do Mistrzostw Świata już, więc będzie tych wyjazdów bardzo dużo. No i cały ten cykl turniej Grand Prix się rozpoczyna. We wrześniu mamy Grand Prix. Czyli trochę tych sprawdzianów będzie. Tak, będzie bardzo dużo. No druga połowa roku będzie bardzo intensywna w obozach i w zawodach, więc dużo. I Paryż. Jakie marzenia? Masz za sobą debiut olimpijski, wiesz już, jak to się, czym to się je, a teraz pojedziesz jako doświadczony olimpijczyk. U nas bardzo ciężko też się dostać na same igrzyska, więc samo to, jak, że się dostanę, będzie takim... Jednym... No właśnie, podkreślajmy to, bo ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że jedziemy na igrzyska i że przegrywamy, a tam trzeba ten bilet wywalczyć. Tak, tak, właśnie w taekwondo bardzo ciężko ten bilet wywalczyć, więc jak już naprawdę się wywalczy ten bilet, to już jest jeden sukces. To jest sukces bardzo duży. Czasem kwalifikacja jest, kwalifikacje dużo sportowców mówi ciężej zdobyć niż później walczyć na igrzyskach. Dokładnie. No ale właśnie ja zawsze mierzę wysoko, więc no będę sobie stawiać wysokie cele, jeśli chodzi o Paryż. Wiadomo, chciałabym ten medal olimpijski. No jak każdy zawodnik, który tam jedzie, więc... Nie ma co się wstydzić, tak, rzeczywiście. Tak. No. A czy ja mogę, jak zepsuta płyta, wrócić do tego do, czyli drogi, początku drogi? Bo to jest niezwykła historia, jak ty trafiłaś na ten pierwszy trening taekwondo. Tak, trafiłam no, przez przypadek, można tak powiedzieć. Więc podejrzewam, że gdyby był inny sport w tym... w tej mojej miejscowości, no to mogłabym trenować coś innego teraz. Bo od pianina właściwie zostałaś, odciągnął cię ten sport od pianina. Tak, tak. Przez 6 lat godziłam i taekwondo i pianino w tym samym czasie, no a później musiałam zdecydować. A wracasz trochę do tej muzyki? Grasz? Teraz trochę rzadziej, gdyż moje pianino zostało pożyczone znajomym i do tej pory nie dostałam go z powrotem. Jak można pożyczyć pianino? No bo syn znajomej też rozpoczął przygodę z pianinem, no i tak rodzice stwierdzili, że pożyczą, bo mnie i tak nie ma w domu bardzo często. Muzyki słuchasz? Różnej, tak szczerze powiedzieć, różnej. To, co mi wpadnie w ucho, no to słucham. I też zależy od mojego nastroju, oczywiście. A co do pianina, no to jakbym miała je w domu i byłabym częściej w domu, to bardzo chętnie bym wróciła do tego. A co byś sobie grała wtedy? We Are the Champions. Też. No ja zawsze grałam takie no, bardziej klasyki, to co mi moja pani nauczycielka jakby wyszukiwała. A ja bardzo lubiłam też takie piosenki, no typowo z filmów, jakieś piosenki takie znane. Więc no, myślę, że to bym bardziej sobie sama szukała i grała. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy ludzie trenują taekwondo, bo boks jest coraz bardziej popularny, MMA, a co z taekwondo? Mój syn trenuje taekwondo, jest w klasie, będzie w klasie taekwondo przyszłego roku, więc tak. Czy amator, mi chodzi o takie taekwondo dla zwykłych ludzi, jak ja bym chciała pójść sobie poćwiczyć. Mogę? Tak. Czy ja nie wiem, czy się nadaje, bo rozciągnięcie to nie moja mocna strona, ale... Mamy grupy też dla takich właśnie osób, które chcą spróbować swoich sił w czymś nowym, więc pewnie. Zapraszamy. Zapraszamy. Tak więc zapraszamy wszystkich słuchaczy, żeby spróbowali tej dyscypliny sportu. Naszym gościem była Patrycja Adamkiewicz, wicemistrzyni Europy, głodna sukcesów. Mam nadzieję, że niedługo przyjdzie ze złotym medalem, a jej droga nie będzie się kończyć nigdy na tych złotych medalach i będzie chciała ich więcej. Dziękujemy, Patrycja. Więcej, więcej. A my za chwilę kolejnych srebrnych medalistów będziemy gościli. Będzie Dariusz Wyka i Grzegorz Kamiński. To są nasi koszykarze Legii, którzy po ponad pół wieku zdobyli pierwszy medal dla zespołu koszykarskiej Legii. Ligowy medal.